Przechowywać jabłka i gruszki, powinniśmy je przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze od 1 do 4 stopni Celsjusza. Takim miejscem będzie spiżarnia, piwnica bądź po prostu zwykła lodówka. Po przyniesieniu tych owoców do domu nie powinniśmy ich od razu myć. Te owoce myjemy tuż przed spożyciem. Takie owoce jak jabłka czy gruszki pokryte są substancją woskową, która nazywa się Smart Fresh. Ma ona zabezpieczyć owoc i pomagać w przechowywaniu go. Dlatego przed spożyciem powinniśmy bardzo dokładnie wyszczotkować je albo zamoczyć w wodzie z sodą oczyszczoną. W ten sposób moczymy owoc przez 12 minut. Po 12 minutach wyjmujemy z miseczki opłukujemy i dopiero teraz spokojnie możemy je jeść. Pamiętajmy również, że owoce takie jak gruszki czy jabłka wytwarzają etylen. Dlatego jeśli chcemy przyspieszyć proces dojrzewania innych warzyw czy owoców, przechowujmy je właśnie z gruszkami czy z jabłkami. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat przechowywania innych produktów spożywczych, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Jeśli znacie inne sposoby na przechowywanie jabłek czy gruszek, dajcie znać w komentarzu.